Marcin, jesteśmy na początku roku. Powiedz może trochę o planach Garanda na najbliższy okres. Obecnie w najbliższy weekend wylatujemy do Las Vegas na SHOT Show, gdzie między innymi zaprezentujemy Wam stamtąd na gorąco premierę nowego pistoletu Rival S. Jest to Rival ze stalowym szkieletem. Myślę, że na pewno zaciągniemy jakieś opinii strzelców na miejscu, łącznie z Nilsem, czyli strzelcem fabrycznym Kanika, który strzela na co dzień z tego pistoletu. Skupiamy się na rozwoju naszej współpracy z naszym tureckim partnerem, firmą Kanik. Jak zapewne już wiecie, mamy w ich ofercie pełną gamę pistoletów. W tym roku spotkamy się na wielu imprezach i targach, gdzie będziemy mogli zaprezentować pełną gamę naszych produktów. Z nami jest tutaj Marcin Wiking też, z którym, jak wiecie, od wczoraj też informowaliśmy, że podejmujemy współpracę. Marcin będzie nas wspierał w takim projekcie, ten między innymi też na naszym kanale YouTube'owym, gdzie będziemy mogli wrzucać informacje na początek, jak na przykład sprawnie używać karabinu i od czego zacząć, ale to oddaję głos na Marcin. Tak, wspomniał Marcin, chcielibyśmy w tym roku ruszyć całe to towarzystwo strzeleckie i na pewno więcej nagrywać na kanał, który świeżo powstaje, tak? Na pewno zaczniemy od takich rzeczy jak podstawy obsługi broni, podstawy strzelania, gdzie skupimy się na tych elementach takich totalnie basicowych, ale znajdą się też elementy, które na pewno przysłużą się tym bardziej zaawansowanym czy tym bardziej doświadczonym strzelcom, ale do tego początek, bo myślę, że też ruszymy ze szkoleniami w tym roku, które będą oczywiście flagowane czy oflagowane marką Garanda. Będzie. Tak, i również, także mamy nadzieję, że będziecie brali udział w tych szkoleniach i ten cały rok zapełnimy, czyli cały rok kalendarzowy zapełnimy jakimiś eventami czy szkoleniami i będziemy się widywać na strzelnicach. Także zapraszamy do współpracy, odwiedzin nas, oglądania naszej strony, naszego kanału na YouTubie i w ciągu paru dni najbliższych materiały na pewno będą na gorąco też z Vegas SHOT Show, także zapraszamy wszystkich serdecznie.